Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Żal mi lita zeleno, żal mi życia mydło, što jest mio wziął. Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Żal mi hory i doliny, żal kamincia i lozyny, što jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Żal mi chyży derewianoj, żal mi studni murowanoj, što jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Żal mi sadu wyszniowo, żal poticzka weselo, što jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Żal mi lita zeleno, żal mi seła, seła mo, što jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czo mnaryczesz, czo tobi żal. Lipsze tysia niany zwiduj, idy od dnia nebe siduj, bo mi straszni żal, bo mam do cia żal. Być łemkinią myślę, że nie jest niczym szczególnym, aczkolwiek dobrze mieć taką wrażliwość na piękno przyrody, na duszę, być otwartym na drugiego człowieka, być wrażliwym na kulturę, pielęgnować tradycje, obrzędy, mówić w języku łemkowskim, śpiewać, być dobrym człowiekiem, kochać Łemkowynę. I to wystarczy, żeby być Łemkiem albo Łemkinią. Beskid Niski, pagórki, doliny rozpostarte na wierzchołkach drzew są nasycone swoją harmonią, pewną magią, tajemniczością i cudownie jest odkrywać te harmonie, budować nowe i myślę, że ta magia, to co jest w tych górach, przyciąga innych, którzy chcą poznać tę tajemnicę. Chcą, może nie chcą być łemkami, ale chcą zaczerpnąć z tego źródła, poznać korzenie i dlatego tak chętnie śpiewają łemkowskie pieśni, włączają się jakby chcą tym górom na nowo przywrócić jakąś prawdę, przywrócić te pieśni, które kiedyś tutaj rozbrzmiewały bardzo głośno i szumnie i dumnie. To przez wiele lat zamarło, tu była cisza, tutaj tylko kamienie śpiewały.
Ale teraz, kiedy coraz więcej ludzi się właśnie tak otwiera na te góry i na te śpiewanie, i na te harmonie, i możemy sobie wspólnie i pokolędować, i wspólnie pośpiewać, i poznać się, zaprzyjaźnić. Myślę, że o to chodzi, żebyśmy budowali nową jakość i przyszłość dla pokoleń, które przyjdą tutaj mieszkać, żyć, tworzyć, bo łemkowskie dusze zawsze były bardzo twórcze, bardzo takie artystyczne i szukały spełnienia. I to spełnienie znajdowali w różnych dziedzinach życia. To nie tylko artyści z prawdziwego zdarzenia, o których się teraz mówi, że to oni. Nie, każdy człowiek, który pracuje, który nad natchnieniem swoim sercem i duszę wkłada w pracę, to jest też twórcą. On zaklina swój czas, zaklina myśli, słowa, które wypowiada albo nie wypowiada w to, co tworzy. I to zostaje w tej przestrzeni.